Witam serdecznie. Dzisiaj pompka na moim warsztacie. Pompka do centralnego ogrzewania. Tak mi się wydaje, że ona była chociaż jakaś przemysłowa chyba, bo tutaj ma trzy wyprowadzenia. Pierwszy raz się spotkałem z tą pompką, z takim rozwiązaniem. Elementy żeliwne, mosiądz, jak zwykle przewody co jakiś czas. Już na przyspieszonym filmie pokazuję Wam, ile udało mi się odzyskać z jakichś przeróbek instalacji elektrycznych czy z odpadów różnego rodzaju, z kabli ziemnych, z nowych instalacji elektrycznych. No w każdym razie to jest czysta miedź, najbardziej cenna, powyżej 30 zł za kilo. Ale też nie odpuszczam takim rzeczom jak siodełko. Siodełko. Parasol. Także zabieram się do pracy, przyspieszam. Pod koniec Wam pokażę, ile udało mi się odzyskać. A w ogóle takie pytanie, to raczej do technikusa. Jak jest po czesku parasol? Prawdopodobnie to jest szmaticzku na paticzku. Także Jan i technikus, piszcie pod filmem, czy to prawda, że parasol to jest szmaticzku na paticzku. Przyspieszam, finał na koniec.
Nie do końca udało mi się rozebrać tą pompę, dlatego że chciałem wam coś pokazać. Tu wiadomo, są rzeczy żeliwne, mosiąc udało mi się odzyskać. I co ciekawego chcę wam pokazać, bo wiem, że każdy lubi oglądać, ile miedzi jest na wadze i jakie są pieniądze z tego recyklingu, ale ja przejdę do pompy. Pompa jest miedziana, uzwojenie są miedziane, ale zobaczcie, jakie to są kolory. Zielony, taki brązowy, jasny brązowy, czyli w zasadzie trzy uzwojenia. Dlaczego trzy uzwojenia i jak ten silnik pracuje? Pracuje w ten sposób, że wirnik jakby obudowa stoi w miejscu. Wirnik, same te łopatki są plastikowe i te łopatki obracają się tutaj. Także ta obudowa stoi w miejscu, jest szczelnie zamknięta hermetycznie, o-ringi i uszczelniacze, a tylko ten wirnik się kręci w tej obudowie. Pole magnetyczne z tych uzwojeń przechodzi przez materiał i obraca tym wirnikiem. Ten drut nie jest spalony, czyli uzwojenia były dobre. Tu jedynie kondensator mógł być uszkodzony i dlatego pompa nie pracowała, ale wydaje mi się, że przyczyna była inna. Po prostu kamień, który osadził się na tym żeliwie, zablokował pompę i ktoś po prostu wymienił na nową. Uzwojenia, trzy uzwojenia. Dlatego trzy uzwojenia, bo te pompy mają dwa, a czasami nawet trzy biegi i dlatego przełączane są te uzwojenia. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, kondensator jest przyłączony do jednego uzwojenia, prawdopodobnie do tego zielonego, by musiał się dobrze przypatrzyć i rozrysować te uzwojenia, gdzie zasada jest taka, że właśnie do jednego uzwojenia jest kondensator, do tego uzwojenia, które jest więcej, ma zwoi, jest przyłączone 230 V i poprzez odpowiednie połączenie tych uzwojeń ten silnik się obraca. Za dużo nie ma co tutaj opowiadać, bo wiadomo, że to nie jest kanał o elektrotechnice, tylko trzeba to po prostu wybić tego aluminium. Wyciągnąłem cały stojan, ale stojan może odłożę, rozbiorę z jakimś transformatorem. Jeszcze ten transformator tutaj, co widzicie w rogu z UPS-a tego dużego. Jeszcze nie mierzyłem, nie sprawdzałem, jakie tam są uzwojenia, czy to warto jest w ogóle coś z tego zrobić. Dobrze wam powiem, zabezpieczona ta pompa, wszędzie uszczelki, wszędzie o-ringi, także wody nie było w środku, bo nie widać w stojanie. Tu jeszcze muszę zobaczyć takie też fajne rozwiązanie, bo ten cały kondensator i uzwojenia, które były tutaj wyprowadzone, to tak jakby na wtyczce, że można było to zdemontować i chociaż w zasadzie to się nie demontuje, tylko one były tutaj specjalnie wyprowadzone pod to jakby gniazdo. Chociaż to gniazdo też jest do otworzenia. Zaraz tu sprawdzę, czy jeszcze jakieś elementy są tutaj w środku. Aha, musi być, bo tu jest przełącznik. O, i tu też blaszki będą osiężne.
Także też takie, takie rozwiązanie. Ale to są drobne, drobne ilości. No, warto to wyciągnąć, tylko że drobne rzeczy po prostu w innym filmie, dlatego że one zajmują dużo czasu i dużo jest takich drobnych elementów. Teraz to, co każdy lubi oglądać, tą miedź, którą szybko obrałem. Przewodów z instalacji elektrycznych. W granicach 30 zł, nawet dokładnego kursu nie znam, ale tylko tak zobaczę, ile tu jest. To już widzę, że około pół kilo będzie. Drobne przewody, bo to ścinki jest, są z rozdzielni. Tak, już jest ponad pół kilo. To nie jest jakieś dokładne ważenie. Zresztą na punkcie skupu też inaczej to wygląda niż ważenie w domu, tak wam powiem. Dobra. Razy 30 zł. 16 zł za tą kubkę, co jest tutaj na wadze. No oprócz tego wiadomo, aluminium, mosiąc, stal, żeliwo. No, jakieś takie drobne blaszki tu są też mosiężne z gniazda, które innym razem zacznę rozbierać. Dobra, film długi się robi. Pozdrawiam, do następnego razu.